No ja też nagrywałem kiedyś muzykę, teraz mi strasznie za większość tych piosenek, bo tam Dlaczego? są po prostu takie, no nie, nie no, tam pewnie nie słyszałeś wszystkich, ale tam są takie głupoty, że po prostu jak teraz o tym pomyślę, to mówię, Boże, co ja miałem w głowie, że to nagrałem, nie? Jakbyś miał w jednym zdaniu powiedzieć, jak zobaczyłeś Luizę, to co pomyślałeś? Że fajna dupa. Pokazuje, jak działa tłum z pochodniami i widłami. Mhm. To koniec, już koniec, wszyscy pójdą siedzieć, koniec. My jesteśmy taką gawiedzią, wiesz, w koloseum, nie? I wiesz, i Wa Wardenga jest takim, wiesz, cezarem z kciukiem i wszyscy tylko, wiesz, tamtego i to jako, ogólnie jako społeczeństwo, nie? Wszyscy chcą takich emocji, nie? I po prostu gdzie jest ta granica, no bo jaka afera musiałaby być teraz, żeby bardziej zażarła? No i na pewno trzeba mu oddać najważniejszą rzecz, że jest mega inteligentnym człowiekiem, co w branży influencerów nie jest częste. To jest Aleksandra Florczak, Goniec Sport, a dzisiejszym gościem jest Marcin Sprusiński z WUNIOS. TV. Witaj. Dzień dobry. Marcinie, bardzo miło mi, że gościsz w naszym Nie bardzo miło, że mnie zaprosiłaś. Ciebie jakby mogła nie zaprosić. Słuchaj, była Luisa, jesteś ty. Mieliście być razem, ale się nie zgodziliście. Nie, no uważam, po prostu uznałem, że fajnie będzie, jak Luiza będzie mogła przyjść sama. Tak. I nie będę jej przerywał. <laughs> A zazwyczaj jej przerywasz. No taki mam charakter, ja tak zawsze dużo gadam. Zagaduję wszystkich, więc lepiej na pewno, jak przyszła sama, to przynajmniej coś powiedziała. Tak to powiedziała ja Powiedziała bardzo dużo i myślę, że. Ja gaduła. Pozytywny wydźwięk ten wywiad miał. Rok 84, łódź. Na świat przychodzi Marcin. Tak, pamiętam, że było ciepło. Pamiętasz to? Hmm? Niemożliwe. No ale no, pamiętam, no. Kurczę, ale to niesamowite musi być odczucie, żeby pamiętać coś takiego. No. <laughs> Czy sobie tak po prostu skręciłeś? <laughs> nie, może mi się wydaje, że to pamiętam, ale pamiętam, że było ciepło. Okej. Okay. Znaczy na no pewno to było lato. To był maj. Przyszedłem 4 maja, o 4, więc te czwórki, chociaż nie, nie, nie ma ich w moim życiu, bo nie wiem w numerologii, ale no trzy czwórki były. Czwarta, 4, 4 4 maja. Wow. 1984 roku, więc czwarta czwórka. No właśnie. Okej. Okay. No dobra, no i jak wyglądało twoje dzieciństwo na samym początku? Kurde, wiesz co, ja nie Niewiele, Odkąd pamiętasz niewiele pamiętam, ale ja byłem strasznie trudny, nie? Ja byłem rozwydrzony. To rozwydżony. Znaczy? Rozwydżony. znaczy? Ja byłem. Wiesz, e, moja mama mówiła nigdy, że nie miałem ze mną jakichś problemów natury karnej, jakiejś, że wiesz, albo że jakoś pobiłem przemocowy, tylko po prostu ja byłem rozwydrzony. nie? I biegałem, skakałem, no stop coś łamałem, no stop byłem szyty, gdzieś falazłem, wszedłem, skoczyłem, zniknąłem, z, z, zaginąłem. Mama mówiła, idź na chwilę na dół pod blok, a ja poszedłem gdzieś dalej, nie? No, stop, mnie szukali, gdzieś znikałem, zapominałem, poszedłem z rowerem na, na, na dwór, wróciłem bez roweru, bo zapomniałem, że miałem rower. No, ja tak robiłem, nie? W szkole nie wiedziałem, że są lekcje, że trzeba siedzieć w ławce, łaziłem, wychodziłem, więc jak szliśmy gdzieś z rodzicami no, do, w gości do kogoś. To moja mama musiała brać ciuchy na przebranie, bo jak doszliśmy do ludzi, to byłem cały brudny. Bo wchodziłem w każde krzaki, na każde drzewo, na każdy śmietnik się wspinałem, na trzepak, pod każdą ławkę wchodziłem, gdzie się tylko dało. I to, to dziś mi tak zostało, nie? że lubię włazić tam, gdzie nie powinno się wchodzić. E, no więc ja byłem taki trudny. Ale byłem zawsze miły. I więc, jakby tutaj nie było problemu, że byłem, nie wiem, jakiś tam w jakiejś tam szkole nauczyciele mnie tam cisnęli czy coś, to ja nie byłem jakiś tam hamski do nich, tylko zawsze miły. Dlatego, mimo tego, że się nie uczyłem, bo mi się nie chciało, to zawsze na ładne oczy jakoś się przecisnąłem, bo byłem zawsze uśmiechnięty. A, proszę pani, bo tam. No, Ale, to, jakim ale byłem cudem, bardzo nadpobudliwy. No? Jakim cudem na studiach się prześlizgnąłeś? Bo to już na ładne oczy chyba nie działa. No, 17 studiowałem zamiast 5. No, no ale styl. Ale skończyłem. No, słuchaj, ee... Ja generalnie jestem humanistą, a poszedłem na informatykę, bo akurat wtedy miałem taki lot, że będę robił strony internetowe. Szybko mi się znudziło i przestałem, ale tam za dwa lata pracowałem w tym zawodzie. Ale generalnie e, poszedłem tam i mówię: Kurde, będę siedział przy komputerze, będę się uczył nowych fajnych rzeczy, pójdę sobie na specjalizację z grafiki albo ze stron internetowych. Okazało się, że przez pierwsze pół roku nawet komputera nie zobaczysz na informatyce, była fizyka, logika, matematyka, dyskretna, jakieś te metody numeryczne i po prostu siedziałem tam. A moja wiedza. Z, z, ja miałem straszne braki z podstawówki i z liceum, nie gdzieś tam zawsze na tych dwójkach na matematykę przelatywałem, nie? Więc chodziłem na korepetycje takie do takiego pana, który nie wiem, czy jeszcze żyje. Ale był uniwersyteckim wykładowcą matematyki, ale miał raka krtani, więc nie miał. Miał ją wyciętą, więc mówił. A, tak mówił. A dlatego był tani, dlatego było mi na niego stać, bo ja nie miałem wtedy za dużo kasy. I, I chodziłem na takie repetycje i on I on tak mówił, no. Na początku też mnie to śmieszyło, ale no zanim się tłumaczył, nie? Naprawdę był dobry w tym. I jakoś z jego pomocą i z tego, że udało mi się pisać na przykład kolokwia w siedmiu albo w ośmiu terminach, nie? Że parę razy poprawiałem, I jakoś do, dobrnąłem do, do, do tych lat, w których już były specjalizacje i że tych komputerów było więcej, już było łatwiej, nie? Ale nie, no dramat. W którym roku zdobyłeś tytuł? W 2010. Ale nie odebrałem go do dzisiejszego dnia, wiesz? Serio? No, nie, bo nie jest potrzebne. No ale to wiesz, zawsze jakaś pamiątka tych siedmiu ja, lat. wiesz, no chyba tego nie, nie utylizują, nie? Jak ja, to jest Uniwersytet Łódzki i Wydział Informatyki, mam nadzieję, że. E, chociaż tam chyba jakąś dłuższą ma nazwę, matematyki. Nieważne. Mhm. W każdym razie, e, no, leży gdzieś tam. W jakiej dzielnicy mieszkałeś, wychowywałeś się? Ja mieszkałem, e, 30 lat mieszkałem na widzewie. Chyba jedna z, z takich większych dzielnic, no i bloki po horyzont, nie? Gdzie nie spojrzysz tam są bloki, więc ja jestem z takiej wielkiej płyty. No. Wow. Ale inżynierkę odebrałem, bo inżynierkę mam, nie? Mhm. No bo żeby no tak, pójść na magisterskie. Tak, ja no 3,5 też mi trochę zaszło dłużej. Okay. No ale ważne, że to skończyłeś na No pewne. tak, tak. No. Ale ty tylko studiowałeś, czy y, wtedy już pracowałeś sobie? Na inżynierskich studiowałem, y, studi tylko studiowałem, zajmowałem się, że tak powiem, działalnością artystyczną oraz. Y, tym Oraz studiami, a na magisterkę już niestety musiałem pójść na zaoczne, to musiałem na to zarobić, bo na, na magisterkę byłem już na zaocznych, musiałem to zabecelować. To tam wtedy było chyba trzy koła za SMS, teraz to się wydaje mało, ale wtedy trzy tysiące dla mnie to było no, dwie moje wypłaty, nie? Więc to było dużo. I jeszcze wiesz, y człowiek był młody i w sobotę na wykłady, a tu impreza, nie? Więc no, straszne to było, ale udało się, jakoś, jakoś, jakoś wymęczyłem tą magisterkę. i. No. W tym samym, ja chyba w, 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 chyba w środę znałem prawo jazdy, a w piątek zrobiłem magistra, jakoś tak? Nie? Bo to też bardzo długo zwlekałem z tym prawem jazdy, bo mi nie było potrzebne, bo miałem wszędzie blisko. Okej, okay, a, a gdzie zdawałeś? W łodzi. Tak, ale w, w, wtedy było już lesie czy Bałty? Hmm, ja zdawałem tam na maratońskiej. Na smutnej. Nie, nie, na maratońskiej. Ma maratoński, tam to, tam maratoński, tak, na maratońskiej, tak? Ja tam zdawałem. Tam tak. jest y, fajniej i łatwiej, nie? Na tak. pewno. Ja znam za pierwszym razem, w ogóle do, mało, do niewielu rzeczy się tak w życiu przyłożyłem jak do prawa jazdy. Naprawdę mi zależało i, i, i chodziłem, brałem dodatkowe godziny, jeszcze pamiętam, że jeździłem za ojcem tam, tylko że on prowadził, nie? gdzieś tam po, po tym Polesiu mhm. i jeździliśmy po wszystkich wszystkimi możliwymi drogami i jakieś, wiesz, takie warianty, to się mogło, może wydarzyć, nie? Na przykład, że tu w prawo, tu w lewo, ojciec mi się dużo tłumaczył, tak na, na żywo, nie? I potem jak jechałem na egzaminie, to właśnie tak jak już, wiesz, no, miałem dużo przećwiczone, Po drugie, ja miałem dużo czasu wtedy, bo już wtedy miałem jaki więc ja chyba godziny wyrobiłem w tydzień. Okay. Nie? No bo wiesz, no, cały czas jeździłem, no bo tak jest chyba najlepiej. Nie? Ludzie na przykład jak robisz prawo jazdy trzy miesiące i masz, wiesz, chyba no, nie masz czasu, bo pracujesz, studiujesz tak. i masz dwie godziny co tydzień, to tak się nie nauczysz, jak wiesz, ciągiem, nie? No. A co byś powiedział Piotrkowskiej osobom, które nie znają łodzi? Że trzeba tam przyjść wieczorem. A Cześć, najlepiej latem. Ale rano też można w sensie Tak, ale, ale wieczorem robi to wrażenie w weekend, jak jest ciepło lato, ogródki, z tyle ludzi, że nagle Łódź nie życie. że to jest fajne do zobaczenia. Oczywiście, że, że w dzień jest fajnie. Ja jestem jeszcze starej daty człowiek, starej daty, ale pamiętam koską. Kiedyś nie było galerii handlowych. Jak chciałeś kupić ryboki, Nike, Adidasy, cokolwiek, trzeba było pójść na Podkoską i chodzić od sklepu do sklepu. I jak weszły galerie, to wszyscy byli zachwyceni, kurde, w końcu jest ciepło chodzić między sklepami. I wtedy kroili Straszenie Podkoskie, nie? I praktycznie zawsze, jak pojechaliśmy z chłopakami na Podkoską, to zawsze był jakiś przypał. Ktoś chciał telefon nam skroić, chowało nas do bramy. Więc ta, ta Podkowska kiedyś to była bardzo taka szemrana ulica, teraz jest bezpiecznie chyba. Aczkolwiek ja rzadko bywam w Łodzi, ale no ja bardzo lubię ten klimat, nie? to chyba nie ma drugiej takiej ulicy w Łodzi w Polsce. No myślę podobnie, bo ja też w Łodzi chodziłam do gimnazjum, do liceum, więc często tam przebywałam. Fajne to. Tak, yy, ale z Bałutami chyba widzę, w dobrze nie żył nigdy. Czy nie miałeś A czy ja takich... nigdy się nie bawiłem w jakieś kibicowskie rzeczy, gdzieś tam, jak byłem małym dzieciakiem, to tata, próbował zaszczepić we mnie miłość do piłki, ale ja w ogóle jestem antysportowy, nie? Ja tylko skoki narciarskie to jest jedyne, co oglądam, mhm. i to też nie zawsze. A tak to, to sport no nie. No, tak, Jakbym no, ja obejrzał mecz, to Polska musi grać na Mistrzostwach Świata, i to też tak oglądam pół w telefonie, nie? No, nienawidzę piłki, nie? Znaczy siatkówki, koszykówki, hokeja, wszystkich sportów. No, ja nie lubię sportu. To też ciekawe, bo a na, na przykład na WF-ie i tak dalej, to no to jakieś inne Oczywiście, były jakieś tam jaja na WF-ie, udawaliśmy, że gramy w piłkę, w nogę. Ja y, nigdy nie. Znaczy, może w podstawówce miałem paru takich sportowców osiłków, nie, którzy tam lubili WF, ale w, w liceum. To nie, ja nie miałem jakichś talentów sportowych w klasie, więc u nas my, tak, my byliśmy takimi, to się lebioda chyba mówi na to, nie? Czy lebiega? Nie wiem, nie. mam To powiedzieć. my byliśmy takimi lebiegami, właśnie. E, albo lebiodami, nie pamiętam jak się mówi. E, a na studiach, na informatyce, na dziennych, obowiązkowa była matematyka. Tylko my podjęliśmy sprytny taki plan, żeby się nie męczyć, zapisaliśmy się na ping-pong. I ping-pong był najpopularniejszą. Dziedziną sportową na roku informatyki, bo nas tam było chyba 60, a stoły były dwa, więc wyobraź sobie, ile razy byłem w stanie zagrać w ciągu tych dwóch godzin. Więc dwa lata grałem w ping-pong na studiach informatycznych, ale wiesz, no to były takie czasy, teraz chyba jest to trochę inaczej, że ten WF był gdzieś w środku zajęć. No to jakbyś poszła na piłkę, a nie było żadnych prysznicy, wiesz, no to. to Albo jak byłem w podstawówce w liceum, nigdy nie dało się umyć po WF-ie, po WF-ie z dworu biegał na kilometr, ubrudził się w szlace, bo my biegaliśmy po szlace, dopiero jak skończyłem liceum, to założyli ratan, to my biegaliśmy po szlace i takie wie, czarne nogi, upocony cały i na historię. No ale to hmm. ja pamiętam takie same czasy w, w, w liceum. W, to było to samo, że wiesz, były od rana na przykład WF, no dwie sensie. godziny, i potem no dziewczyny to już totalnie jakby tam nie było, wiesz, osobnych jakby prysznicy czy coś takiego, i tam nie było tematu mycia się, wiesz, po, po WF. Nie, no. My mieliśmy ogromny zespół szkół. Ja chodziłem do 40, 47 liceum na Czernika w Łodzi. To jest ogromny zespół szkół. Jeżeli ktokolwiek, kto ogląda tam chodził, to wie, że z szatni. W do sali historycznej na trzecim piętrze w końcu budynku, to tak z buta to jest 6-7 minut, żeby iść. No to teraz kończy się dzwonek i masz 10 minut na następną okay. lekcję. A ty jesteś jeszcze w stroju, nie? Tak. No to jak się masz się w... przebrać i no tak dalej. I pamiętam, że potem nauczycielki mówią, o śmierdzicie chłopaki to mnie. No ale no, co my mieliśmy zrobić? Było nas, trzy, nie wiem, 15, nie. No i latem biegaliśmy po dworze, więc mówię, że. Te, te, nie wiem, jak jest teraz. Może, że teraz już ktoś poszedł po rozum do głowy i w WF jest ostatni, nie? No Ale mówię, ja ze sportem to tak. Ale ping pong Świetnie. bardzo fajny. Ja ping też pong grawa. świetny, no. No, polecam. Tak, <laughs> no, polecam. Dla informatyków. <laughs> e, I po tej informatyce czy już w trakcie studiów e, myślałeś o muzyce? Nie no, w, e, w, jeszcze na liceum zaczęliśmy się bawić muzyką. A, a tak naprawdę to pierwsze piosenki nagrywałem z kolegą e, gdzieś tam na, na jakimś e, magnetofonie. Czyli jak miałeś 10 lat. W 1996 roku no 10 lat mieliśmy. No, czy tam może 12 czy 11, mhm. już nie pamiętam. Jakoś tak. Ale ta muzyka zawsze gdzieś tam w życiu moim towarzyszyła. No, jak już byłem na, na studiach, to już zaczynało być coraz bardziej poważne, no bo wtedy jakby zaczęły się gdzieś tam jakieś tam moje e, znajomości gdzieś tam w branży około rapowej, więc e, już tego 2008 roku było to bardziej niepoważne, ale no, zawsze gdzieś mi towarzyszyła. Może nie to, że muzyka, tylko twórczość. Nie? Ja zawsze mhm. coś tam sobie dłubałem, czy tam pisałem, czy rysowałem komiksy, pisałem wiersze, jakieś tam różne rzeczy robiłem, nie? Mhm. po prostu zawsze gdzieś tam jakaś taka. Mania twórcza mi towarzyszyła i robiłem jakieś głupoty, nie? To czemu Więc... nie poszedłeś w stronę humanistyczną? No właśnie. Ale w sumie bardzo dużo ta informatyka mi dała, Poznałem bardzo dużo fajnych ludzi i potrafię super dużo rzeczy zrobić na kompie. Zawsze komputery stworzył mi do tworzenia, że nie żałuję, bo i tak zajmuję się humanistycznymi rzeczami. E, no, Pewnie lepiej bym się od nas na dziennikarstwie niż na studiach, bo na studiach informatycznych, bo na informatycznych trochę się nudziłem, bo ja lubiłem chłopaków bardzo. No ale oni byli mało rozrywkowi, nie ja byłem zawsze bardzo rozrywkowy. E, ale wiesz, jak jesteś z kimś w podstawówce, e, e, to wydaje ci się, że wszyscy są równi. E, moi koledzy poszli gdzieś takich tam zawodówek, techników i tak dalej, poszedłem do liceum. Potem gdzieś nasze drogi się rozeszły z osiedla. Ja poszedłem na studia i potem moi koledzy wracają z podstawówki z Anglii na święta, bo tam pracują spotykamy się na ławce pod blokiem, zaczynamy rozmawiać i jest przepaść totalna, nie? jeżeli chodzi o rozmowę, bo jednak przebywanie wśród ludzi inteligentnych na studiach też ci ubogaca w jakiś sposób, bo te rozmowy są na inny temat, nie? jak pracujesz nie umniejszając nikomu, ale mówisz, że jak pracujesz wśród ludzi... Prostych i tak dalej, to nie rozwijasz się, nie? Więc mimo tego, że te studia informatyczne były ciężkie, mimo że chłopaki e, nie byli imprezowi i tak dalej, to rozmowy, bo jednak no, nerdy takie na informatyce to są ciekawi ludzie, nie? Mają ciekawe zainteresowania, więc gadaliśmy o tysiącach rzeczy, zainteresowani mnie wieloma rzeczami, ja ich i tak dalej. I to gdzieś wszystko po prostu się gdzieś tam. Rozwijało, więc ta informatyka, pomimo tego, że mam humanistyczny umysł w 100%, zdawałem maturę z historii i na informatykę. No to jest jakiś absurd, nie? Bo wtedy po prostu zajerałem się robieniem stron internetowych i podchodziłem do tego artystycznie, nie czysto kod HTML, PHP i tak dalej, jakieś bazy danych, MySQL i tak dalej, to też ogarniałem, ale dla mnie to był jakby dodatek taki czysto techniczny, bardziej liczyło się sama, że to traktowałem, to robienie stron jako sztukę, nie? że to była twórczość, okay. kreatywność. A mogłem sobie te strony robić, a pójść na dziennikarstwo, nie? Ale wydaje mi się, że taka dwutorowość, że życie moje toczyło się humanistycznie i tym się zajmowałem, a studiowałem informatykę, bardzo mi pomaga teraz, nie? bo ja wszystko sobie ogarniam sam, jeżeli chodzi o nasz biznes komputerowo, strony internetowe, czy tam nawet sam montaż, czy cokolwiek siedzenie przy kąpię, to spoko, no bo większość youtuberów nie montuje, nie. No, znaczy nie wiem czy większość, ale sporo. Mi się wydaje, że większość. Znaczy, inaczej może potrafi montować, ale zleca to komuś innemu, nie? Więc tak. z kim nie rozmawiam, kogo ja znam, to wszyscy mają montażystów, a ja jestem tak. sobie samym. A chyba ten montaż jest najdroższy, jeżeli chodzi o produkcję, tak mi się wydaje. Pewnie tak, pewnie tak. Trzeba najwięcej zapłacić montażyście, nie? Więcej niż operatorowi chyba za zdjęcia. Tak mi się wydaje. Podobnie myślę, aczkolwiek tu masz, widzisz, tu masz bardzo duże pole do popisu i też możesz się wykazać swoją twórczością, bo jeżeli komuś zlecasz montaż, no to powiedzmy, że dasz wytyczne, powiesz co i jak, ale jednak mając samemu produkt do zrobienia, no to możesz tutaj się pobawić tym fajnie i zrobić no właśnie tak, taką ale, sztukę. Ale ja parę razy dałem komuś coś do zmontowania, oczywiście miałem jakieś tam uwagi, ale zawsze ktoś podszedł do czegoś zupełnie inaczej, co mm -hmm. mi otworzył jakąś klapkę w głowie, więc ja lubię, żeby ktoś na mnie spojrzał mm -hmm. z innej perspektywy, bo ja jednak jestem gdzieś w jakimś swoim tunelu takim, nie? Mm -hmm. I mimo, że mi się wydaje, że, że mam też myślenie outside the box, to to jest nieprawda, nie? Bo to jest jakiś mimo wszystko moja percepcja, moje okulary, moje zwierciadło patrzenie na swoją osobę i jak komuś innemu to dajesz, to nagle widzisz, ktoś coś zmontował inaczej, sobie myślisz, kurde, dziwne, ale fajne, nie? I więc parę razy komuś dałem i potem gdzieś zapożyczyłem od kogoś jakieś tam pomysły, więc to różnie bywa z tym, nie? W ogóle generalnie nagrywanie siebie, montowanie siebie, patrzenie na siebie jest zajebistą formą autorozwoju, nie? No bo nikt tyle na siebie nie patrzy, co ludzie, którzy montują siebie samych. Tak. Mówienie, gestykulacja, słowa, i tak dalej. I ja się bardzo rozwinąłem, jeżeli chodzi o oratorstwo, i tak dalej, i w ogóle o, o, o wszystko. Bo patrzysz na siebie, nie? Bo standardowy Kowalski widzi siebie w lustrze, w lustrze jak moje zęby. I Albo nawet nie widzi. I, i na przykład jest sami, coś bo. takiego, że ludzie nie lubią swojego głosu na nagraniu, nie? Jest. Ale to się przyzwyczajasz, dlatego że głos Twój tutaj, wiesz, wychodzi z krtani do uszu trafia oczywiście z zewnątrz, ale też przechodzi przez Ciebie, nie? Dlatego ten głos, który my słyszymy swój, brzmi inaczej niż Ty słyszysz mój, bo na nagraniu słyszymy swój głos tak jak wszyscy. Tak. I dlatego każdy mówi, kurde, to jest mój głos, Boże, jak dziwnie brzmię. I każdy mój znajomy, który pierwszy raz jest nagrany czy coś, mówi, kurde, nie mi, to nie jest mój głos, nie? Bo my, swój głos to jest taka puszka, która rezonuje w jakiś sposób, i czaszka, i usz uszy, bębenki i tak dalej, więc te fale dźwiękowe tutaj jakoś inaczej przechodzą niż do Ciebie do dolatują, nie? Więc no dużo takich fajnych rzeczy jest właśnie związanych A z tym złożyć na przykład, przykład, jeżeli chodzi o wygląd, wygląd, no bo tutaj wiem, że że percepcja jest inna, jeżeli jeżeli o o z mężczyzn, ty ty też sobie z tego zdajesz sprawę, że faceci tak nie zwracają uwagi na to, jak wyglądają przed kamerą w porównaniu do kobiet. No i na przykład jak nie wiem, z Luizą zaczęłaś nagrywać i jej coś na przykład nie pasowało czasami, że tutaj... No wiadomo, że kobiety wiadomo, zwracają uwagę na zwracają uwagę tu tych o tu nieładnie wyszłam, co coś wiadomo, że to jest normalne, ale jakoś żeby specjalnie jakoś bardzo ona też nie przesadza według mnie, nie? bo są mhm. takie, ja kiedyś montowałem klipy Disco Polo i mhm. w ogóle wieloma rzeczami się zajmowałem w swoim życiu. I zdarzało się tak, że po prostu panie nie potrafiły znieść tego jak wyglądają, nie? I kazały rozmywać w ogóle obrazki i tak dalej. Więc ja spotkałem się naprawdę z wieloma różnymi fanaberiami wyglądowymi, nie? E, więc e, Luiza to tak ma w normie, jak każda kobieta, nie? że po prostu, o kurde, tutaj chyba nie do końca, nie? Tutaj to weź wytnij coś, ale to jest naprawdę. Mega sporadycznie się zdarza, nie. Okay. Czyli to jest Ale... tak normalne. Normalnie, no nie po prostu, no wy inaczej patrzycie na to. Ja patrzę tak. na, bardziej na, na kadr, na, na to, co było powiedziane, czy to jest fajne, a nie do końca się przyglądam, że tam coś mi wystaje, czy coś. Wiesz, no, jestem facetem, nie? Więc znaczy, wiesz, no, e, po mężczyźnie, który ma tam 30-40 lat i więcej, widać po tym, jak jest ubrany, jak wygląda, czy ma kobietę, czy nie ma według mnie. Tak. No, że na kobiety mają coś takiego, ty no weź to ci nie pasuje, weź to załóż, nie? Okay. Albo to no jednak no, wy macie coś takiego, nie? Ale co, dzisiaj Luiza cię ubierała? Nie, 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 bo ja zawsze oglądam tak samo bez pozoru, nie? E, T-shirt, spodnie i tak dalej zazwyczaj na czarno, ale generalnie po prostu ogólnie, nie? Że słuchaj, tu się nie dogoliłeś, powinieneś coś z tym zrobić i tak dalej, że mi się wydaje, że macie pozytywny wpływ na nas, nie? No, bardzo miło. No. Wszystkim kobietom, które oglądają na pewno. E, dobra, jesteśmy przy Luizie. Ty ją nauczyłeś też i przemontażu byliśmy. Nauczyłeś ją montażu, czy ona sama się yy, tym zaczęła zajmować? No do, Podpatrywała mnie. Ona generalnie Photoshopa się nauczyła od siostry, a, a premiera nauczyła się ode mnie. Przez podpatrywanie i też w pracy, w której pracowała, po prostu zmusili ją do, do montowania. Czy zmusili to może złe słowo, ale po prostu powiedzieć, że ma coś tam zacząć montować. Zaczęła się gdzieś tam uczyć. Nadal o wiele rzeczy mnie pyta, ale już jest pełnoprawnym montażystą. i no, można powiedzieć, że dziś ja ją tym zainspirowałem i bardzo mi się podoba, że. Że jej się to podoba, nie, że to nie jest tak, że ona to po prostu robi, bo musi, tylko że ma z tego zajawkę i bardzo się to podoba. To jest właśnie to, że gdzieś ta muzyka u mnie trochę podupadła właśnie przez montaż, bo ja robiłem muzykę, zajęłem się montażem, żeby montować swoje jakby teledyski, jakieś filmiki związane z muzyką i tak się zakochałem w montażu, że tą muzykę gdzieś trochę porzuciłem, bo muzyka to jest tylko jedna płaszczyzna dźwięk, a montaż to masz zarówno obraz, jak i dźwięk. Dobre udźwiękowienie, może oszukać w ogóle widza. Wiesz, no to jest ilość rzeczy, które możesz zmienić montażem, muzyką, kolorem, klimat tego, co się wydarzyło, naprawdę, jest tak ciekawe i pasjonujące, że naprawdę montuję już. E, chyba zacząłem w 2008 roku. Pierwsze rzeczy chyba zmontowałem w swoim życiu, ale profesjonalnie montuję od 2012 roku. To już można powiedzieć, że nie wiem, 11 lat. Y, zajmuję się tym codziennie. Więc. Y, no bardzo, nadal mi się to podoba, nie? To montaż jest w ogóle niesamowity i wielu ludzi, którzy próbują tego, to im się to bardzo podoba, nie? Wiadomo są takie błędy początkującego montażysty, czy używanie wszystkich efektów, które są, wszystkich przejść i tak dalej. No a to każdy po prostu to przechodzi, a potem dochodzisz do jakichś tam takich swojego stylu i tak dalej. Jeżeli chodzi o rok, ma 365 dni, to pewnie, nie wiem, z 10 nie montuje albo. Bo nie nudzi się to, bo niektórym się wiesz, nudzi. Oczywiście, znaczy, wiesz, no czasami mam jakieś momenty, wiesz, muszę. Ja, ja na szczęście mam do montowania tak dużo rzeczy, więc jak jakiś temat mnie męczy, to mogę zmienić na inny. Ale, ale nie, no, mam zajawkę cały czas z tego. Nie? Jakby to. E, ja, ja wymyśliłem sobie takie e, kiedyś przysłowie e, po pijaku, że zajawka jest lubrykantem pracy. I powiedziałem to tak z dupy, ale potem jak przeczytałem, stwierdziłem, że ma to bardzo głęboki sens. Taka jest prawda, że jeżeli, to już tak się mówi, nie, kochaj to co robisz, to w życiu nie przepracujesz ani jednego dnia, nie? No to to już jest za bardzo takie górnolotne, ale coś w tym jest, nie, że jeżeli lubisz to co robisz i sprawia ci to przyjemność, no to wiesz, no ja codziennie rano wstaję o siódmej robię kawę sobie i Luiziej i siadam do komputera i montuję, nie? I ja nie mam problemu z tym, żeby się zebrać, żeby to robić, nie? Mhm. Robię to z przyjemnością po prostu, nie? Więc spoko, nie? Wyważam, że Każdemu polecam, aczkolwiek nie jest to łatwe nie? robić w życiu to, co się lubi, no bo nie każdy ma taką możliwość, ale naprawdę fajnie jest robić to, co się lubi. Nie? Dobrze jest szukać przede wszystkim tego, co się, co się lubi i się w tym odnaleźć. I też nie liczyć tylko na pieniądze, nie? bo te pieniądze z czasem po prostu przychodzą. No, czy wiesz, ja swoją drogę życia odnalazłem gdzieś w wieku 30 lat, więc jak ktoś ma 25 i nie potrafi się odnaleźć, to mi się wydaje, że co ludzie odnajdują swoje życie w wieku 45, nie? na przykład i gdzieś tam swoją drogę i wpasowują się ja też nie, przez pierwsze 30 lat też się nie przemęczałem jakoś bardzo w sensie, żebym robił rzeczy, które nie lubię, bo ciężko byłoby mi sobie wyobrazić poza studiami matematycznymi, że robiłem rzeczy, których nie lubię, ale, ale naprawdę, jeżeli ktoś z was to ogląda nadal, jeszcze nie wie, co chce robić, to kurde, to kiedyś po to samo przyjdzie, nie może. Więc trzeba tylko szukać. A montażem zajmujesz się tylko swoich materiałów, czy też zlecenia? Nie, z, większość swoich, ale czasami zdarza mi się zmontować coś, coś komuś. Kiedyś bardzo dużo rzeczy montowałem y, dla innych ludzi, ale no to raz, że jest bardzo niewdzięczne, bo ludzie potem nie płacą, a, a? No, zdarza się. A, a dwa, że zabiera to dużo czasu, bo już są poprawki i tak dalej. Więc teraz głównie zajmuję się naszymi rzeczami tylko, ale, ale, ale zdarza mi się jeszcze popełnić coś innego. No. Kanał Pal Heist 2012, dobrze pamiętam? Tak. I dlaczego założyłeś właśnie ten e, kanał i Czy znaczy, kanał nazwę... założyłem wcześniej. Mm -hmm. To telewizja powstała wtedy. Dlatego, że ja nie znalazłem jeszcze starszego kanału na polskim YouTube, bo ja założyłem w czerwcu 2006 roku mm -hmm. i sprawdzam wszystkie kanały, na które gdzieś tam zaglądam i nikt nie założył później, więc ja mam jeden z pierwszych kanałów, który jeszcze w ogóle istnieje i działa, więc y, niedługo będzie 20 lat jaką kanał na YouTubie. Ale w 2012 roku była taka telewizja. Follow The Rabbit Gurala, Myślał Boricksona, i oni jeździli po koncertach, nagrywali. My też jeździliśmy, nagrywaliśmy koncerty, robiliśmy rzeczy. Stwierdziliśmy, że kurde, w sumie tyle się u nas dzieje, to pokazujemy taki backstage życiowy. I te pierwsze odcinki właśnie takie były, że gdzieś tam jechaliśmy na jakiś koncert hip-hopowy, to sobie przy okazji coś nagraliśmy, ale to nie miało być, yy, yy, nie było jakiegoś większego planu na to. My po prostu to robiliśmy, bo chcieliśmy się zająć filmem yy, i po prostu to robić. Nie? I, I dla nas nieważne było, co nagrywać, tylko żeby nagrywać i montować i nowe rzeczy, spotykać się, tu, z, kupić jakąś kamerę, jakieś nowe obiektyw, coś gdzieś. To była zajawka, która trwa do dzisiaj. Nadal jestem takim wiesz, gadżeciarzem i kolekcjonuję jakiś tam sprzęt, i, a to bym sobie kupił, a tego bym użył i tak dalej. Nie? Więc to tak, bo zajawki. Nie tak, że jak ja teraz mam jakichś tam swoich znajomych YouTuberów, aczkolwiek nie, nie trzymam się jakoś bardzo z tą branżą. Mieszkamy w Warszawie, a nie uczestniczymy w tym życiu warszawskim w ogóle. Ale czasami spotkam się z jakimś YouTuberem, rozmawiam i mówimy, mamy jakiś pomysł na kanał i tak dalej, że jakiś tam duet ma być, jakiś tam dziennikarz z kimś chce założyć i tak dalej. No to zawsze tym, jakby przyczynem do założenia tego jest to, że my we dwóch zrobimy hajs i tak dalej. Nie, teraz ludzie tak myślą, bo jakby w tej branży są pieniądze. Kiedy my robiliśmy pal hajs, to nie było praktycznie żadnych pieniędzy na polskim YouTubie. Ja byłem jednym z pierwszych polskich kanałów które dostały program partnerski, bo nie było komu dać, więc z Łodzi dostałem ja i taka laska, co malowała, nie pamiętam jak ona się nazywała, ona no, dosyć popularna kiedyś była, już nie pamiętam ksywy nawet, tak pseudonimu. to my dostaliśmy kanał partnerski z, z Łodzi, bo były jakieś spotkania, mnie zapraszano kiedyś w ogóle na jakieś prelekcje, sympozja YouTube'owe, naprawdę tak kiedyś było i wtedy nie było z tego żadnych pieniędzy i my robiliśmy to tylko dlatego, że, że to była zajawka. Gdybym ja wiedział, że ten biznes tak się y, rozwinie, to mi się zaczął dużo wcześniej przekładać. Ja bym w zupełnie innym miejscu teraz niż jestem. Ale, Ale żałujesz? W... Nie, nie. Ja nie, nie staram się niczego nie żałować, tylko po prostu człowiek nigdy nie pomyślałem, to zawsze była, to było hobby, a teraz. Nadal jest to hobby, ale jest to też moja praca nie? i to naturalnie przyszło i pewnie dlatego to, to ma duszę i to jest fajne, bo idzie za tym zawsze pasja i chęć tworzenia, nie, nie, nie czysty koniunkturalizm. Chociaż oczywiście jest to też już moja praca. No, nikt się nie mógł spodziewać 11 lat temu, kiedy nagraliśmy pierwszy odcinek, że zrobimy ich 200, nie? bo już niedługo dobijamy do 200. No, nikt się tego nie mógł spodziewać. Jakbym ktoś powiedział, że zrobię 200 i że będę zajmował się tym 11 lat, ja w przyszłym roku będę miał 40 lat, nie? Jakbym ktoś powiedział, że będziemy się bawić w głupie filmiki na YouTube przez tyle lat, to bym powiedział, że to jest niemożliwe. Więc wiesz, to, to jest takie niesamowite. I wiesz, jak się, ja się zestarzałem razem z YouTube'em, ze swoimi widzami. Yy, I wiesz, i no, no, ciekawe bardzo to jest oglądanie, wiesz, z takiej szers szerszej perspektywy, nie? Bo. Tak naprawdę 99% youtuberów, których spotykam na swojej drodze, no to mają te kanały parę lat dopiero, nie? Mają 20 parę lat, nie? To wiesz, zupełnie tak. jest inna perspektywa. I, i, Czy i... 18 nawet? No, mniej. No, 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 no tak, ale generalnie no, ci tacy więksi gracze, tak. no to mają już tam pod 30 podchodzą, mhm. nie? No ja podchodzę pod 40, więc troszeczkę to inaczej wygląda. I ten YouTube kiedyś był po prostu takim, nie było... Jak youtuber, to po prostu był portal, do którego można było wrzucać w końcu filmiki, bo wtedy był wolny internet, małe przestrzenie dyskowe i gdzie wrzucić, No to na YouTube wrócę, żeby można było komuś wysłać, żeby zobaczył. Nie? Więc to w ogóle się tak mega rozwinęło, to jest, to jest gigantyczny biznes i youtuberzy zarabiają kosmiczne pieniądze. Nie? Usunąłeś jakiś film e, ze swojego kanału? Oczywiście, że tak. Dużo, du, dużo się rzeczy pozmieniało i przed, przed palcherskich też jakieś rzeczy takich bardzo nienawistnych i tak dalej. Były jakieś takie zapowiedzi, gdzie tam bardzo dużo przekleństw, były jakieś groźby karalne, to były bekowe rzeczy, dlatego że YouTube bardzo że zaostrza swoją politykę i i, i, wiesz, i Tam dużo filmów dostaje jakieś tam ograniczenia różne i tak dalej. Więc niestety przez jakby zakończenie pewnego etapu dzikiego zachodu na YouTube Niektóre filmy po prostu się zdezaktualizowały bardzo i nie pasują do nowych wytycznych, bo my kiedyś nie zastanawialiśmy się, klęliśmy jak krzewce po prostu, tam były ekstremalne rzeczy, te zapowiedzi, które nagrywałem z Mietkiem, bieganie z pistoletami, strzelanie krew się lała, my tam robiliśmy po prostu najgorsze i to, i to tam potem masz takie, wiesz, yy, strajki na kanale, że ten film twój nie spełnia wytycznych i w ogóle i tak dalej. No nie chciałbym stracić swojego kanału, no tyle lat go mam. Więc niestety y, tych filmów wiele musiałem skasować. Niestety też parę odcinków Polhajsu musiałem gdzieś tam skasować, bo po prostu poszliśmy tam za grubo. No ale sama wiesz, że internet to kiedyś był Dziki Zachód, i, i, i tych osób było trochę w internecie, a teraz wszyscy są w internecie, więc gdzieś ta sieć zaczyna się normalizować. Jakieś zasady zaczynają wchodzić. Pewne rzeczy już nie wolno mówić, nie wolno robić. I po prostu gdzieś taka era takiego wolnego internetu już się powoli kończy. Nie? I po prostu niektóre rzeczy. No, nie pasują teraz. Po drugie, wiesz, no, ja też nagrywałem kiedyś muzykę. Teraz mi strasznie wstyd za większość tych piosenek, bo tam są po prostu takie. No, nie, nie, no tam pewnie nie słyszałeś wszystkich, ale tam są takie głupoty, że po prostu tak teraz o tym pomyślę. To mówię, Boże, co ja miałem w głowie, że to nagrałem, nie? Ale wtedy chodziło o to, żeby jak najbardziej być kontrowersyjnym, jak najbardziej szokować, nie? A teraz też nie o to chodzi? Nie, ja już nie chcę tak bardzo, wiesz. Ale jakby, wiesz, tak jakbyś spojrzał na pozostało, pozostałe branże. No nie, nie no w ogóle, jak albo jesteś kontrowersyjny jakiś, jakiś, albo Cię nie ma, nie? Ale chodzi o to, że no wtedy to była kontrowersja dla kontrowersji. Nie, nie szło za tym nic specjalnego, tam po prostu jak najwięcej bezeceństw spowiedzieć w tekście i, i będzie śmiesznie. Więc bardziej w tą stronę to była kontrowersja dla kontrowersji i wiesz, ja nigdy nie uważałem tych rzeczy, o których śpiewałem, nie? To wiesz, te wszystkie piosenki, jakieś głupoty. E, pewnie teraz niektórzy moi fani powiedzą, jak to, nie? Ale no. To była jakaś poza wymyślona, nie? i to była jakaś beka. I, i teraz, wiesz, yy, spotykasz jakichś ludzi, którzy postrzegają cię przez pryzmat yy, tych tekstów. Sam się już nigdy tak nie myślałem, nie? Chodziło o to, żeby robić sobie jaja, więc wiesz, że bardzo się ten świat zmienił. Mówię, kiedyś internet, YouTube to był dziki zachód, na którym można było robić absolutnie wszystko. Żadne media się tym nie interesowały. Rząd, nikt. Ten czas już się skończył, nie? Mamy Łokik, mamy tak. wiele różnych instytucji, które. Patrzą na internet i kontrolują to w jakiś sposób, i teraz nie możesz robić wielu rzeczy, które kiedyś się dało robić, bez problemu. I z jednej strony, zabija to jakąś e, wolność tego internetu i rozumiem wielu ludzi, którzy ubolewają nad tym, że to się te pewne czasy się kończą, ale z drugiej strony, e, jednak no skoro wszyscy tam żyjemy, to tam muszą panować jakieś zasady. Nie? I musimy w końcu się znormalizować. kiedyś w internecie można było obrażać wszystkich. Nie? A teraz już nie można, nie? w sensie, nie to, że bym chciał, bo ja nigdy nie obrażałem nikogo, ale no kiedyś każde teorie były OK, nie? a teraz no na Facebooku nie możesz napisać że takich rzeczy, bo za chwilę cię to zbanują. Oczywiście, którzy uważają, że to jest blokowanie wolności słowa i tak dalej, i tak dalej, no ale ja zawsze to tak mówię: no na ulicy nie możesz ludzi zaczepać i ich obrażać, to czemu możesz obrażać ich w internecie, skoro tam wszyscy żyjemy? Nie? Więc niestety, yy, no, musiałem kilka filmów skasować. Na pewno nasi widzowie nie są z tego powodu zadowoleni, ale musiałem to zrobić, żeby przetrwał cały kanał, nie? żeby po prostu gdzieś to yy, znormalizować. Nie usuwałem tych filmów teraz, kiedy była Pandora, bo wielu wielu, wielu, wielu twórców okay. kasowało filmów. Ja to, nas to dotknęło na początku tego roku i musieliśmy się tym zająć. Wtedy dostaliśmy parę takich strzałów. Musieliśmy szybko reagować, ale no, z tego, co, co, co ja sobie przeglądałem Social Blade, tam możesz sobie zobaczyć kanały duże, tak. to dużo filmów spadło we wrześniu bardzo z różnych mm -hmm. kanałów, które tak. jakby nie pojawiły się w, w aferze Pandory, ale youtuberzy po prostu ty kurde, tutaj w sumie też mamy Bali jakieś się. takie głupie żarty. Nawet nie no w sensie, że głupie żarty, no tu kasus Maćka Dąbrowskiego, tak? Tak. Wiesz, że za żart, który no, może nie był fajny, tak. ale jednak był to żartem. Ja jestem też człowiekiem, który Dużo, jakby, ma tą granicę, co jest dozwolone w żartach daleko posunięte, więc, jakby ten żart nie jest spoko, ale też mnie jakoś nie bardzo nie obruszył, no to strasznie go tam go hejtowali. Więc inni, którzy też toczyli beczkę, robili sobie jakieś jaja, pewnie też zaczęli mówić, kurde, a może my też mamy taki żart w tym filmie? Wiesz, pewnie sporo filmów zostało skasowanych we wrześniu, nie? Takich, które mogłyby komuś zagrozić po latach, no bo słuchaj, no ciężko jest się wytłumaczyć z żartu, który powiedziało się 10 lat temu, kiedy. To był dziki zachód i można było gadać takie rzeczy, nie? a teraz oczywiście, że się z tym nie zgadzasz, no bo to ewoluowało w jakiś sposób, nie? więc to, to takie no, no, ciekawe dosyć. A jak w ogóle wywołałeś właśnie Pandorę, to co sądzisz o całej tej sytuacji teraz? No, no, no co, teraz okazuje się na to, że tylko Stu jest z tym zły, a reszta wraca, no, dubiele też na pewno wróci, nie? więc to pokazuje jak działa tłum z pochodniami i widłami. To koniec, już koniec, wszyscy pójdą siedzieć, koniec i tak dalej. A potem ja miesiąc zakazuje się. Teraz się wszyscy zajmują, wiesz, wybory były, tak. marszałek, tu, pista, o, teraz bla, kołownia bla, bla, bla. i tak dalej, przejdzie. Boksel bardzo fajnie wraca. Tak. Fajnie to robi, eee, abstrakcjonując od tego, czy, 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 czy zrobił dobrze, czy zrobił źle, to pomysł na powrót jest fenomenalny, no Dubiel trochę gorzej raczej to rozegrał, ale ja nie mam nic do Dubiela, bo dużo ludzi też tak ma, że Dubiel to co by nie zrobił, to zawsze jest źle, a ja nic do niego nie mam, nie znam go eee, i chyba nigdy z nim nie rozmawiałem i nie jestem nie do niego uprzedzony, eee, ale no tak czysto obiektywnie, no to tak słabo to wygląda, nie? I fagata wrzuca, olewa wszystko. Lekcji to w sumie nie była może zamieszana, ale analityczna by była na tablicy, że niby tam wiedziała. Robi swoje. I za parę miesięcy to... Tylko pewnie będzie mam jakieś zarzuty, nie? Czyli Internet w sumie też dużo wybacza. No, jeżeli to wybaczy, to może wypłacić wszystko, nie? No bo to chyba jest najgorsza rzecz, którą można zrobić, teoretycznie, nie? Znaczy, znaczy, nie no to, myślę, że Stewartowi to chyba no, już nie jest. No niemu ale... chyba nie, ale, ale w sensie, że jeżeli jakby po takiej aferze uda się wszystkim odbudować, no to w sumie jakiś skam maleńki czy coś, dropshipping, to co, 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 co to jest? No, przy, przy tym, tym wszystkim, tak, nie? Tym tak. Tylko wiesz, no to jest. My jesteśmy taką gawiedzią, wiesz, w koloseum, nie? I wiesz, i wa Wardenga jest takim, wiesz. Cezarem z kciukiem i wszyscy tylko wiesz tam i to jako, ogólnie jako społeczeństwo, nie? Wszyscy chcą takich emocji, nie? I po prostu gdzie jest ta granica? No bo jaka afera musiałaby być teraz, żeby bardziej zażarła? Nie wiem, jakieś zabawy z premedytacją. No nie wiem, to jest, to jest przerażające, ale ogólnie i polityka idzie w tą stronę, i, i my, Łapie i się wszystko. tego w ogóle, nie? Tematy że wszyscy po prostu żyjemy, jakby w ogóle show business, media, internet, to jakby taka woda i taka żaba na, powoli gotowana we wrzątku, nie? Tak. Powoli, powoli, że wszyscy jesteśmy cały czas przebojcowani, nie? Ten TikTok strasznie dużo zmienił, nie? W sensie, że wszyscy są tacy, że szybko, szybko, szybko. Tak. Tyle informacji, codziennie tyle rzeczy się dzieje, nie? Przecież wiesz, i, i afera za aferą, tu kolejne rzeczy, te kanały, komentarzy co chwilę wchodzi nowy odcinek, kolejną coś, coś zrobił. Wtedy się dzieje, że gdzie jest, jakby wiesz, finish tego wszystkiego, kiedy po prostu dojdziemy do momentu, w którym już staniemy się tak gruboskórni, że nas nic nie będzie ruszało, nie? że A tam to, co to, to za afera, nie? To no jest... ciekawe, czy coś takiego się ciekawe, no. Marcin, jeszcze właśnie mówiąc o, o YouTubie, o tym, o muzyce i o, o Pandorze, to mówiłeś też o Sylwestrze, że jest właśnie takim e, Cezar, jak Cezar no w koloseum. Tak, Friki też takie są, można powiedzieć, no bo w sumie no tym tak, to tak, tak igrzyska no. takie. Ty Sylwestra darzysz sympatią? Czy masz neutralne do niego podejście? O, czy wiesz, e... Ja, my się nie znamy, tak naprawdę. Gdzieś tam parę razy coś żeśmy gadali i tak dalej. Eee, ja, jak kogoś nie znam, staram się nie uprzedzać, więc można powiedzieć, że Sylwarester jest mi obojętny. Tak, w sensie personalnym. No na pewno dostarcza content, nie? I można się nie zgadzać, yy, wiesz, z wieloma rzeczami, ale no kurde, wszyscy tam Pandora oglądali, nie? I wiesz, no, i, i wiesz, i czy Logo Verso, czy, czy jakieś inne wcześniejsze rzeczy, afery yy, z, z Błońskim, jakąś tam miał dramę z Gargamelem, no dostarczył tyle kontentu, tyle rozrywki. Yy, no i na pewno trzeba mu oddać najważniejszą rzecz, że jest mega inteligentnym człowiekiem, co w branży influencerów nie jest częste. I, 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 I ciężko go zagiąć, wie co mówi, trzyma się swoich słów. Jest, i wiesz, no, ja uważam, że nie ma lepszego prowadzącego konferencję niż on. Nie? I, 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 i czy, czy to są Kejdzie, czy coś. I no, Sylwester naprawdę jest y, dużą postacią i, i na pewno. Nie Zdaje jest… zdaję też sobie z tego sprawę, na pewno. Oczywiście, ale mówię, nie jest. Nie pozostawia nikogo obojętnym, albo go kochasz, albo go nienawidzisz. I, ale no mówię, ja y, naprawdę uważam, że no, bardzo dużo y, wnosi do każdego projektu lub każdej rzeczy, w której bierze udział. I no, jeżeli chodzi o prowadzenie konferencji, no to on długo, długo, długo nic, Hubert Mściwojewski, a potem długo, 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 długo nic. Nie? I, 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 A i, potem Marcin Prusieński. Nie, no ja, ja, ja nigdy nie prowadziłem konferencji, po, poza Alby... punchdownem, ale, 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 ale nie. To jakby to chodzi mi czysto mhm. obiektywnie. Ja jestem w stanie, pomimo jakichkolwiek y, moich y, odczuć osobistych, potrafię docenić, jak ktoś jest, y, wiesz, y, dobrze robi swoją robotę. Co na przykład nie jest częste wśród influencerów. No, trzeba nie? się przygotować, nie przede wszystkim. No tak, no, ale wiesz, no, ludzie czasami odbierają ludzi przez osobiste jakieś swoje rzeczy. Oni nie lubię go, to znaczy on jest kiepski. Mhm. No, nie, no ja, ja mam tak, że potrafię obiektywnie ocenić siebie, a innych innych, więc yy, no. Marcin, a jeszcze zahaczę o dwa tematy, już tak. Yy... Podsumowując, friki. Już kończymy? Dopiero się zaczęło, no? Dopiero się zaczęło, no właśnie. Tak nam się dobrze rozmawia. Przynajmniej mi nie jak to. Nie tak samo. E, friki, co ty o nich powiesz? No bo jeździsz na friki, e, bywacie na galach, robicie tam content. No wiem. wiesz, to ciekawe to jest mhm. wszystko, no. Jakby mnie sportowo może to tak nie grzeje jakoś bardzo, ale no kurde, człowiek się zżywa z tymi ludźmi? Najpierw tam jeździsz, wiesz, dla beki i tak dalej, gdzieś tam. Na początku tych mediów było niewiele. My byliśmy już na dwójce na fejmie. I, a potem to się zżywasz z tymi ludźmi, nie? Gdzieś tam. No, my się tak poznaliśmy. Tak. Jak siedziałem na dole, to dzwonił do mnie Hubert. Mściwojewski, z nim rozmawiałem. Dzisiaj wyszedł odcinek razem, który z Hubertem nagraliśmy gdzieś tam z Michałem Cichym się, się, się koleguje, Guli został naszym przyjacielem gdzieś tam, wiesz, i Rogo był u mnie na chacie, z Kanem gdzieś kiedyś byliśmy, wziął u nas w odcinku, no to takie... Potem to człowiek się tak zżywa z tymi ludźmi, nie? I to jest takie, że fajnie się tam jedzie, nie? No może jednych lubisz mniej, drugich lubisz bardziej, ale ja nie mam tam absolutnie nikogo, kogo bym nie lubił. Z tymi zawodnikami, którymi też się człowiek zakoleguje, w sensie takim... Znaczy ja nigdy jakoś bardzo też za tym nie, nie, o to nie zabiegałem, ale rozmawiając, no zżywasz się z tymi ludźmi, mimo że ja się z nimi prywatnie potem nie spotykam, tylko na tych galach, to jak tam jadę, to śmiesznie jest, nie, po drugie teraz y, bardzo się też zmieniło, od kiedy jest rzecznik fejmowy, ten Michał Jurczyk, tak? tak, Michał, Michał, tak. To, to się bardzo zmieniło, nie, tam po, jest tak, normalnie się zrobiło I, i, i miło się tam jeździ, nie, bo on jest taki fajny. W porządku, pozdrawiam. Tak, Michał, pozdrawiamy cię serdecznie. Tak, bardzo fajny facet i, i ta współpraca stała się taka gładka, nie? bo tak to no, tam były pewne chrop, chropowatości i tak zwane piłowanie blachy czasami. Ale, ale, ale teraz naprawdę spoko. No, ale no chyba gdzieś ten impet tego w tego, tych frików troszeczkę wyhamował przez tą pandorę. I tak wydaje mi się, że ten odbiór jest taki trochę gorszy nie? w ogóle całego, całego środowiska. Eee, no Ciekawy jestem, jak to się rozwinie. Nie? Ja też, to jest, to jest właśnie ciekawe, bo, bo faktycznie nawet po wczorajszym cage'u widać... Yy... No chyba największy kryzys, face -face jaki był, nie? największy tak. kryzys, jaki chyba dotknął branżę tak. i chyba stąd się wzięła to, o czym też mówił yy, Sylwester Wardenga czy ten szalony reporter, że podobno się Prime, Cloud i Fame dogadały w trójkę. Tak, nie? Tak. I pewnie też to jest pokłosie tego, żeby, że jest gorzej, nie? że nie, nie walczmy ze sobą, tylko współpracujmy, żeby odbudować dobre imię e, frików. No bo fame sprawił, że z takiej patoli doszło to do takiego momentu, że to było takie ok. Nie? Że, że słuchaj, Adamek po... został ogłoszony, nie? A teraz nagle w ciągu dwóch, trzech miesięcy po prostu wróciliśmy do punktu wyjścia, nie? E, e, afera, potem Gocha i tak dalej, nie? I wiesz, media znowu się zainteresowały. I, Znowu, jakby wizerunek jest ten sam co 5 lat temu. Tak mi się wydaje. Um, Marcin, a jeżeli chodzi o Luizę, ja ją przepytałam, jak wy się poznaliście, a jakbyś miał w jednym zdaniu powiedzieć, jak zobaczyłeś Luizę, to co pomyślałeś? Że fajna dupa. I potem po prostu już poszło samo i. Yy. Nie, no my nie odpoznaliśmy się po to, żeby ze sobą być. Ja no. po prostu podsyłałem ładnej dziewczyny do zapowiedzi potem do, do teledysku i po prostu kolega, napisałem do kolegi, który często gdzieś tam bywał na mieście i tak dalej. I go mówię, ty, słuchaj, masz jakąś koleżankę, co chciałaby wystąpić, bo ja już swoje wszystkie pokazałem, no, no nie znam więcej ludzi, nie? a nie stać mnie, żeby komuś yy, zapłacić, nie? Okay. <laughs> Więc. Yy, Yy, on po, polecił do mnie numer do Luizy, ja do niej napisałem, ona się zgodziła, przyjechała, mówię, kurde, no, zajebista dziewczyna, nie, no, podobnie. No, no mi i potem stanęliście przed ślubnym kobiercem. Ale no, jakbym ktoś wtedy powiedział, że to będzie moja żona, to bym powiedział, chyba żartujesz, nie? że to jest niemożliwe, nie, ale, ale tak się to życie ułożyło, gdzieś tam, potem widzieliśmy się drugi raz, potem trzeci, potem gdzieś do niej ja napisałem, ona napisała do mnie, ale to takie było... Badanie się, nie. To nie, 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 nie było tak, że się spotkaliśmy tego pierwszego dnia i, och, coś. No nie, to ja wróciłem do domu, zmontowałem ten materiał, wysłałem je, ona powiedziała, że spoko. Potem to wróciłem na YouTube. i kolejna rzecz, kolejna rzecz, i jakoś tak to między nami powoli gdzieś tam zaiskrzyło, więc ale mówię, to nie, ja się nie spotkałem z nią po to, żeby z nią być. Nie, no nie zainscenizowałem tego, żeby ją poderwać i nie, nie była moja decyzja, o, ale ona jest. Wejbista, chcę z nią to być. będzie moja żona. Nie, nie, nie. Po prostu uznałem, że jest bardzo ładną kobietą. I, i kurde, no i tyle. No. I gdzieś to potem... Oczywiście, ja też nie pamiętam tych wszystkich y, rzeczy dokładnie, bo jak już zaczęliśmy się spotykać i był ten wątek miłosny, to już to pamiętam. Mhm. Ale tych pierwszych miesięcy, tak naprawdę, kiedy byliśmy naprawdę tylko kolegami, to nie, nie pamiętam, co wtedy, co tak dokładnie myślałem. No to było... 10 lat temu, nie? To tak wiesz. Jak już zaczęliśmy się spotykać jako para, no to co pamiętam, te początki, ale, ale, ale tego to nie, więc no przez przypadek się poznaliśmy. No bo teoretycznie zakładając, ten kolega mógł mi powiedzieć, że nie, nie mam nikogo, bo mu się nie chce, nie? I nigdy w życiu byśmy się nie poznali. To jest więc, też piękne. No, i Przypadek. Smutny. Z drugiej strony, że można było się nie poznać, nie? No ale kurde, no, przypadki są piękne. Przypadki są piękne, no. tak. To już ostatnia rzecz, o, które, o którą cię zapytam i mam nadzieję, że będzie część druga, bo myślę, że widzowie będą chcieli e, Ciebie jeszcze posłuchać. Polityka, bo wiem, że Ty polityką też się troszeczkę interesujesz. No trochę jak, jak każdy, nie. Jak oceniasz teraz te, to, co się zadziało, to, co wyszło po 15 października i, i co się dzieje teraz w Sejmie, no bo to no, nawet czy jest. Wiesz, na topce. E, miło się na to patrzy, bo to tak jakby język debaty trochę się e, zmienił. I Podoba mi się to, że ci, którzy mają przejąć władzę, to na razie nas nie straszą niczym, tylko pozytywnie. I to, to, to jest taka nowa jakość. I w ogóle wczoraj rozmawiałem z takim kolegą, że jest to strasznie przerażające, że zachwycamy się tym, że marszałek nowy jest sympatyczny i ładnie mówi, nie? że nie atakuje nikogo i że ten język debaty publicznej tak został przez ostatnie lata zdegradowany, że zachwycamy się takimi rzeczami, które powinny być oczywiste. Znaczy mi się tego nie podoba jedno, że, 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 że taki teraz ten konający trup jest po prostu, nie? Uważam, że skoro 11 milionów ludzi zagłosowało na jakąś opcję, to ci powinni dziś tak po prostu z, z twarzą do tego podejść i po prostu już nie próbować formować tego rządu. No ale jeżeli chcą, jeszcze miesiąc się pobawić w państwo, no to niech się bawią, nie? uważam, że to takie słabe. No ja bym bardzo chciał, żebyśmy po prostu poszli do przodu, nie? bo uważam, że. W ogóle w społeczeństwie, jak i w polityce, za dużo jest martyrologii, a za mało myślenia o przyszłości, nie? I, 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 i krótkowzroczność polityków. I to nie tylko tych, którzy teraz rządzą, tylko wszystkich. Jest taka, wiesz, czteroletnia, nie? a wiesz, a perspektywa, wiesz, no, pokolenia to będą za 50 lat żyły w Polsce, nie? Co wtedy, co z nimi. I chciałbym, żebyśmy się skupili na rozwoju, na wiesz, upraszczaniu. Wszystkich rzeczy, cyfryzację wiesz, dokumentów, urzędów i tak dalej, żebyśmy po prostu szli z duchem czasu, a nie skupiali się na tym, co było 50-100 lat temu, co chwilę święto i tak dalej. Ja rozumiem, że to trzeba o tym myśleć i pamiętać o historii, bo to jest nasza historia i ktoś umierał za to, żebyśmy my teraz byli wolni, ale wydaje mi się, że za bardzo się wszystko kręci wokół tego, nie? A, a za mało wokół rozwoju, przyszłości, nie? że powinniśmy się po prostu chcieć rozwijać. Ale to jest w ogóle temat na, na drugie część, spotkanie, tak. bo przecież politykom wszystkim zależy, żebyśmy byli głupi, żebyśmy się nie rozwijali. Nie? Ale my nie jesteśmy głupi no i, nie. i całe szczęście właśnie. Ja Ci bardzo, Marcin, za tą pierwszą część bardzo, bardzo dziękuję. No, a cóż już i... zapowiadamy, że to już na pewno pierwsza część. Tak, no, Tak, no, no, no na pewno. No, chyba, no ja że nie chcesz przyjść na drugą. Nie no, chcę. No. To możemy od razu przeciąć i jakieś drugą. Tak. Nie latał. Nie latał. Tak. Nie no, spotkamy się, myślę, że jeszcze znajdziesz jakoś czas. Mam nadzieję. No cię, że, że tak. bardzo. Również dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam. Cześć. Mamo, jestem w telewizji.